Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj taki zupełnie nietypowy film z pleneru. Widać w oddali tutaj ładne pole. Ja się wybrałem na podwórko i wziąłem ze sobą takie urządzonko, które za grosze można kupić. Film skręcony jest z ręki, więc troszkę dziwnie będzie. Może trochę drżeć, skakać. ATS-20. No i chciałem zobaczyć, co to jest warte. Zrobiłem już parę prób wcześniej. W tej chwili chodzi urządzenie w takiej konfiguracji, gdzie do urządzenia jest podpięty wzmacniacz i króciuteńka antena teleskopowa. Jesteśmy ustawieni na 14 mega. W tej chwili są tam zawody. No i pogłośmy i zobaczmy, co te radyjko nam odbiera. Nie wiem, jak to będzie słychać. No, mamy jakieś SSTV. A, ja jestem na LSB, więc nie dziwota, że tak dziwnie to było. Krok jest 1 kHz w tej chwili, bo taki najmniejszy krok ma to urządzenie. Zmniejszmy. Tutaj. Niestety przy paśmie 2,2 to było prawie nieczytelne. Selektywne. I znowu mamy SSTV. Pamiętajcie, że to no, zobaczmy pasmo 7 mega w tej chwili. Jest 5 kilo, musimy zmienić na 1 kilo. No tak, potwierdzam. Tak, to leci z mojej strony 100 watów mocy. Antena dipol pętlowy 3 metry nad ziemią i jest RP450 Delta. I jeden punkt do dyplomu dla Ciebie z okazji 170. rocznicy
Jest to ustawienie AGC. Można ustawić w tryb on, 0, 10, 20 dB tłumika, ale... Specjalnie tutaj... Dyplom będzie w Twoim zasięgu, Darku, także tak to wygląda. Proszę, SP9 Maria Queen Alpha, SQ4, Zero Tax, Avery. Ok, wspaniale, dzięki Ci bardzo. No widać, coś ten radyjko odbiera. Oczywiście możemy się... dostroić dokładnie. To nie jest takie proste. Zobaczmy, czy na paśmie 28 mega coś odbierzemy. Przechodząc przez pasma widzimy, że na każdym coś odbiera. Jak wyłączam, przedwzmacniacz, to znika. On tam ma malutki, wnosi wtedy pewne tłumienie, ale nie duże. No i wezmę teraz, się wyłączę na chwilę i zrobię. Odłączę ten przez wzmacniacz i zobaczymy, jak wtedy będzie odbierało. No i w tej chwili jesteśmy już bez przedwzmacniacza. Pasmo 28 mega. Nie wiem, czy coś widać na tym ekranie. Będzie, ja tu w samym słońcu jestem. Ruch jest bardzo duży na paśmie. Niestety krok 1 kHz jest stanowczo za mały. Za duży, przepraszam. No to się dostroiliśmy, Bifo. Sygnał bardzo silny, wołającego. No i tu mamy pasmo w tej chwili
radiofoniczne. Zobaczmy, 225 MHz czy co. Czy odbierzemy Warszawę? Odbiera Warszawę pierwszą i zerknijmy jeszcze może na pasmo 3,5 mega. Też o tej porze to tutaj bez przedwzmacniacza specjalnie nic nie odbierzemy. Dobrze, idźmy wyżej. Trochę mi ten obraz ucieka. Ok, Papa 3-3, Wielki. Wielki Kanter, Papa 3-3. Wielki Kanter, Papa 3-3, Wielki. Wielki Kanter, Papa 3-3, Wielki. Wielki Kanter, Papa 3-3, Wielki. Zmniejszyłem pasmo o 2,2 kHz. No dobrze. To tyle z tego no dosyć kiepskiego technicznie filmu. Chciałem pokazać, jak w plenerze na kawałku anteny to urządzenie odbiera. Radyjko. Malutkie. Mieści się w dłoni. Takie są jego wymiary. No cóż, o więcej mogę powiedzieć. No sami widzieliście. Kłopotliwe jest strojenie z krokiem 1 kHz. Do tego dochodzi dostrajanie przez bifo, bardzo problematyczne. Także trzeba mieć dużo cierpliwości, jeżeli chodzi o tutaj o złapanie konkretnej częstotliwości stacji. Same radyjko coś odbiera, nawet na takim kawałku anteny możemy posłuchać. W tej chwili jest bez przedwzmacniacza. Z przedwzmacniaczem jest dużo lepiej. Czyli coś w zamian anteny mini whip, prawda, gdzie też jest po prostu przedwzmacniacz z kawałkiem, nazwijmy to, druta. No taka zabaweczka, no kosztuje to niewiele, za 100 zł, sto kilkadziesiąt, można coś takiego kupić, zabrać to można ze sobą. Ja w tej chwili to zasilam z powerbanku, już wyłączam, także to ma oczywiście, jak widzicie. No, ucieka mi ten obraz, no ale tak to jest, jak się kręci z ręki. O, i w tej chwili jest radyjko kompletnie już do niczego nie podłączone, ma bateryjkę i można sobie w różne miejsce to zabrać. No, ostrość tu totalnie ucieka. Także to tyle, nie przedłużam. To dla ciekawostki chyba ten filmik tutaj nakręciłem, bo akurat wpadło mi to urządzenie w rękę i chciałem zobaczyć, jak to funkcjonuje. No, za te pieniądze nic więcej nie można raczej oczekiwać, tak jak urządzeniami na pasma VHF, UHF typu Baofengi, Kłaszengi i tym podobne. One działają, super parametrów nie mają, ale za te pieniądze to
Niczego więcej nie powinniśmy się spodziewać. Także to tyle z tego krótkiego filmiku. Pozdrawiam i do zobaczenia.